3018 numerów okazało się jak do tej pory w przeciągu 60 lat działalności Głosu. Przez ten czas redakcją rządziło 4 redaktorów naczelnych. Tak w liczbach wygląda historia Zabrzańskiego Tygodnika, którego pierwszy numer ukazał się w grudniu 1956 roku. Przeszliśmy w ciągu tych 60 lat, no lata świetlne właściwie, jeżeli chodzi o sposób zdobywania informacji, przetwarzania tych informacji, jego wydawania i drukowania. To, no można to mniej więcej prześledzić na tej wystawie. Trochę niektórym zapewne na twarzach pojawi się uśmiech, jak można było kiedyś pracować z takimi telefonami, z takimi magnetofonami, ale tak kiedyś było. Stworzyliśmy taki specjalny pokój redaktora naczelnego i na tej wystawie, czy w tym pokoju znajdują się rzeczy właśnie na przełomie tych 60 lat, czyli z każdego dziesięciolecia można coś tutaj u nas zobaczyć. Jest wiele ciekawych rzeczy, które zachowały się w magazynach Głosu Zabrza i to właśnie oni nam dostarczyli te przedmioty, które można tutaj na naszej wystawie zobaczyć. Wystawa jest okazją do poznania nie tylko historii gazety, ale i sposobu jej tworzenia, który na przestrzeni lat bardzo się zmienił. Bardzo ciekawa jest także makieta, jak w dawnych czasach powstawała gazeta. To nie jest tak jak w dzisiejszych, że wszystko dzieje się w komputerze, zdjęcia przesyłamy, piszemy tekst. Wtedy trzeba było tworzyć specjalne makiety, wrzucać zdjęcia, więc to też jest ciekawostka. Ale przede wszystkim, co mnie bardzo powiedzmy cieszy, to, że też zachowały się wycinki gazet z tych lat wcześniejszych. Mamy pierwszy numer Głosu Zabrza z 1956 roku. Trochę znaczków, pamiątek, materiałów takich promocyjnych. Zachowały się dziwne rzeczy, nawet listy obecności w pracy sprzed 20-30 lat, pieczątki sprzed 20-30 lat, jakieś pisma do drukarni. No to są ciekawostki, dzięki którym można prześledzić, jak to kiedyś wyglądało, jak tą gazetę się kiedyś wydawało, jak to jest dzisiaj, jak ten czas kiedyś płynął w zupełnie innym tempem, a jak pędzi teraz. Na wystawie nie mogło oczywiście zabraknąć również innych archiwalnych numerów Głosu Zabrza i Rudy Śląskiej. Z każdego dziesięciolecia są wszystkie gazety, także ktoś, kto przyjdzie na wystawę, będzie mógł przeczytać tak naprawdę 60 lat historii Zabrza, bo gazeta ta pisze przede wszystkim o Zabrzu, więc cała historia, to o czym pisali przez te 60 lat, jest wszystko ujęte w tych rocznikach. Każdy rocznik to jest takie dziesięciolecie, wszystkie gazety właśnie z tamtych lat. Wśród eksponatów nie mogło zabraknąć również niektórych nagród i podziękowań, jakie przez lata zdobyli dziennikarze Głosu. Tu są bardzo poważne nagrody, takie jak srebrne pióra przyznawane przez poszczególnych poprzednich prezydentów kraju. Są nagrody wojewódzkie przyznawane przez środowiska prasowe dla poszczególnych dziennikarzy, a także dla gazety jako gazety. A są też takie bardzo przyjemne, bliskie naszemu ciału i takie no też wzbudzające trochę nostalgiczny uśmiech nagrody zdobywane w zawodach sportowych, w jakichś wydarzeniach kulturalnych. Wystawę będzie można oglądać w siedzibie Muzeum Miejskiego przy ulicy Powstańców Śląskich do 2 marca.